które szczepienia są obowiązkowe dla podróżnych. Jakie są konsekwencje wyjazdu bez przeprowadzenia szczepień obowiązkowych? Gdzie można wykonać szczepienia obowiązkowe przed podróżą? Które szczepienia są obowiązkowe dla podróżnych? Szczepienia obowiązkowe dla podróżujących regulowane są przez międzynarodowe przepisy zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia. Aktualna wersja tego dokumentu pochodzi z roku 2005, zaś szczegółowe zasady dotyczące tych szczepień zmieniają się w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej na świecie. Obecnie powyższe przepisy sanitarne wymieniają jako obowiązkowe jedynie szczepienie przeciwko żółtej gorączce, inaczej nazywanej żółtą febrą. Dotyczy ono osób udających się w rejony zagrożone tą chorobą, czyli do kilkunastu krajów tropikalnej części Afryki i Ameryki Południowej. W niektórych sytuacjach szczepienie to wymagane jest także od podróżnych opuszczających te państwa i udających się w inne rejony tropiku. W sytuacjach wyjątkowego zagrożenia zdrowotnego Światowa Organizacja Zdrowia może wprowadzić wśród podróżnych obowiązek szczepień także przeciwko innym chorobom zakaźnym. Poza tym, niezależnie od zapisów przepisów międzynarodowych, poszczególne kraje mogą wymagać uodpornienia przeciwko ważnym w danym regionie świata schorzeniom infekcyjnym na podstawie własnego prawa wizowego. Obecnie taka sytuacja ma miejsce w Arabii Saudyjskiej, a warunkiem pozwolenia na wjazd do tego kraju jest szczepienie przeciwko meningokokom? Jakie są konsekwencje wyjazdu bez przeprowadzenia szczepień obowiązkowych? Obowiązkowe szczepienia mają na celu przede wszystkim ochronę objętych nimi krajów przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych i wybuchem epidemii. Są więc ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Brak dowodu wymaganego szczepienia może skutkować odmową pozwolenia na wjazd do danego państwa, kwarantanną przeprowadzoną na koszt turysty, przymusowym szczepieniem na granicy, a w niektórych krajach nawet wymuszeniem łapówki, gdzie można wykonać szczepienia obowiązkowe przed podróżą. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień, która wystawiana jest w poradniach medycyny podróży oraz punktach szczepień. Zobacz. Lista poradni medycyny podróży. Wskazania do szczepień obowiązkowych przed podróżą powinny być zawsze ustalane indywidualnie, podczas konsultacji lekarskiej przed wyjazdem. Zobacz. Jakie konsultacje lekarskie potrzebne są przed wyjazdem? Lekarz zajmujący się medycyną podróży dysponuje danymi w zakresie wymogów poszczególnych państw i aktualnych zagrożeń zdrowotnych na świecie. W razie przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki turysta może uzyskać zaświadczenie zwalniające ze szczepienia, które powinno zostać uwzględnione przez służby graniczne państw objętych obowiązkiem uodpornienia. Zapamiętaj szczepienia obowiązkowe w podróżach międzynarodowych, szczepienie przeciwko żółtej gorączce, żółtej febrze, szczepienie przeciwko meningokokom.